Ciepła noc przed mieszkańcami części północnej. Tam termometry pokażą od 5 do maksymalnie 7 stopni na Pomorzu Zachodnim. W centralnej części naszego kraju temperatura oscylować będzie w granicach od 3 do 4 stopni. Jutro na południu Polski, a także na wschodzie pojawią się opady deszczu. Nieco intensywniej padać będzie na Podlasiu, tam najchłodniej, 11 stopni w Białymstoku. Duża ilość słońca w części centralnej, termometry pokażą od 15 do 16 stopni. Najwyższe wartości zanotujemy w Szczecinie, 19 stopni Celsjusza. Na barometrach w Warszawie 1014 hektopaskali, warunki biometeo niesprzyjające lub obojętne. Pogodę w centralnej i północnej części naszego kontynentu kształtuje układ niskiego ciśnienia. W Skandynawii temperatura spadnie do 6 stopni w Oslo, na południu maksymalnie do 23 stopni w Atenach, a także na Półwyspie Iberyjskim. Tam spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Kolejne dni w Polsce zapowiadają się pogodnie i słonecznie. W niedzielę do 19 stopni wzrośnie temperatura na południu Polski. W poniedziałek zanotujemy maksymalnie 20 stopni w centrum, a także na południowym zachodzie. We wtorek 16 stopni na północy, minimalna temperatura to 13 stopni w centrum. W tych regionach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Duża ilość słońca na Śląsku i tam najcieplej, do 20 stopni w cieniu.